Po wizycie Trumpa w Warszawie kaczyści odtrąbili sukces, ale o żadnym sukcesie mowy być nie może. Tę ponurą prawdę ujawniła Gazeta Wyborcza w rozmowie z towarzyszem Ryszardem Sznepfem, dyplomatą, byłym ambasadorem i odkrywcą dodatków na bezrobotne żony zatrudnione w publicznej telewizji. W wywiadzie tym towarzysz Sznepf szczerze po partyjnemu wyjaśnił masom robotniczym, że miłe słówka, pochwały i odniesienia do polskiej historii to zapowiedź, że na stole może pojawić się jakiś deal z Rosją. Tak właśnie może być. Amerykanie najpierw sprzedadzą nam nowoczesną broń, uniezależnią od dostaw rosyjskiego gazu, a potem z całym tym arsenałem i gazem sprzedadzą nas Rosji. Są jednak kwestie, które o wiele bardziej zaniepokoiły redaktorów z Szczerskiej. Oto cały kolektyw dziennikarski zmroziły trzy słowa wypowiedziane przez Trumpa na placu Krasińskich. My chcemy Boga. Na szczęście towarzysz Sznepf uspokoił postępowe masy, że odbieranie tego jako deklaracji religijnej to nadinterpretacja i że taką retorykę w Stanach stosują nawet ateiści. Zresztą to świadczy źle nie tyle o Trumpie, co o kaczystowskiej Polsce, bo słowa te budują konserwatywny wizerunek, nieufny wobec świata zewnętrznego. Tak, to kolejny dowód na to, że ta wizyta to same minusy. No może z wyjątkiem zapowiedzianego przez Onet spotkania z Lechem Wałęsą, z którego zdjęcie obiegło cały postępowy świat. Widział to każdy, nawet małe dzieci. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim. Daleko, miły dom, но землячку и в Берлине повстречал кота.